Hej ludziska, z tej strony Basker, a to jest The Binding of Isaac Afterbirth. I mi się OBS buguje, my god. Zaczynamy sobie gierkę, Platinum God, może być. Idziemy sobie tutaj zagrać Lilith. Lilith nic nie mamy, ale czy mi się chce grać normalny tryb? A, zagrajmy, czemu by nie. Lilith na normalnym trybie. Może być, ja sobie tutaj naleję już wody na zapas. Celar, czy ja chcę na celar? W sumie obojętne. Czemu mi zatrzymałaś grę? Gro? Nie wiem, nagle mnie wywaliło do pulpitu, coś mi się OBS psuje i to strasznie. Dlaczego z tobą się tak dzieje? Mam nadzieję, że filmik się nie popsuje? Chwila. Płynność chyba jest. Serio, znowu mi się popsuł. O co ci chodzi, człowieku? Dobra, teraz... Nie rozumiem, o co mu chodzi. No ale lecimy. Nie wiem, jest zażenowany tą moją porażką, Donsterwie? Czy co? Nie wiem, nie rozumiem tego. Oh my god. Prawie dostaliśmy. Takie 2 na 10 pomieszczenia, ale okej. Znaczy dla Azazela byłoby fajne. No, na przykład. Dobra, wyjdźcie tutaj, dziękuję. Ale już mamy treasure room, a tu mamy... Sorry, nie. A mamy zbyt dobry space bar item. Jakby się dało wziąć 2 space bar itemy, to byłoby fajnie, ale... Ale się nie da. Więc przykro mi. Zabijamy sobie tych panów. Dobra, glizdy jeszcze. Czy glizdy? W sumie to są te, jak z Pokemonów. To co wyłaziły z ziemi. Nie pamiętam, jak się nazywały. Dobra, kupy. Mnóstwo kup. Dobra. Sklepik. Do sklepiku raczej nie wejdziemy, bo po pierwsze nie mamy klucza, a po drugie nie mamy pieniędzy, żeby tam coś sobie kupić. Co prawda możemy niby rozsadzić żebraka, ale i tak na pierwszym stage'u nie ma diabła, więc nie ma po co. Chyba, że dla pieniędzy. Aha. Dobra, purchawę najpierw, ale dla pieniędzy to wiadomo, to nie są, to są płytkie powódki, tak? Nie róbcie w życiu dla pieniędzy wszystkiego. W sumie nie wiem, nie wiem co mówię, nieważne. Znaczy no nie. Nieważne. Dobra, jakieś muchy, jakieś muligany, zabijmy je sobie jak najszybciej. A ten muligan pluje, ten pluje, tamten zostawia po sobie ślad. Bardzo niefajne są ci takie knighty. A, myślę, że reakcja łańcuchowa. Knighty, które mają właśnie ten ślad. Ten ślad powoduje to, że nie można za nimi stać. A w sumie mechanika postaci knightów, mechanika knightów polega na tym, żeby bić je w tył głowy. No jak można bić w tył głowy, jak nie można za nimi stać? Więc tak, okej. No, odkryli mi przynajmniej sekret. Czemu nie? Dobra, jakaś piguła? Mamy klucz, jej. Mam ochotę to zresetować, zobaczymy co będzie tutaj. Nie, Tears Down to jest najgorsza piguła, ona za bardzo boli. Wszystkie inne down mogłyby być. Nawet Hell Down, ale nie Tears. Nie, to jest zbyt duża różnica. Patrzcie, taki sam pokój, tylko że w środku nie było purchawy, tylko ten typek. Spoko. Dobra, zabijemy sobie tego, zabijemy tego. I koniec tego poła, wow. Bym się wpieprzył w kolce. Kolejna wyższość Azazela nad innymi postaciami, że mógłby tutaj przelecieć. Ale jestem Lilith i nie mogę. Lilith, bardzo byśmy chcieli zrobić Boss Rush Room. Ponieważ, no po prostu ona jest stworzona pod Boss Rush Room. Ponieważ tam może, wow, myślę, że w kolce wejdę. Prawie bez przerwy używać sobie Spacebar itemu. Kiedyś była jeszcze bardziej przewalona, jak miała co 2 pokoje, a nie co 4. Ale według mnie powinna mieć co 3. Tak serio? W sumie może to był jakiś sposób, żeby mnie dotknęły, żebym czarne serce stracił, szybciej bym je zabił. Tak? Wyjdź tu. Już myślałem, że jak tak wyjdę i tak mi chamsko w twarz poleci. Ale na szczęście nie, nie aż tak chamsko. Okej, okay, wyjdź tędy. Bardzo bym cię prosił. Dzięki. I teraz we mnie strzeli. Okej, okay. Nie jest źle. Pół serca jak na razie straciliśmy, no nie jest źle, nie powiem.
karta Temperance. No, czy nam się to przyda? Nie, nie bardzo. Chyba że po bossie, jak dostaniemy HP'a? Może. I tam mamy jedno serce, więc jakoś to wykorzystamy. Ale jak na razie nie widzę sensu. No, po prostu mam za dużo serc, tak? Ja nie lubię, jak jest łatwo. No, fajnie. Trochę małe bomby, ale Dr. Fetus jest naprawiony, więc jest fajny. Dobra, można teraz grać. Jeszcze bardziej oberwę. Co prawda, no ale... Ale jest fajnie. Nie wiem, porozwalamy kupy, bo tak? Mamy Fetusa. I od razu też kamienie. Może pod kamieniami będzie przejście w dół? Okej. O, leg up. To już się opłacało w miarę. Zapomniałem, że ten typek strzela. I to trzeba rozpęd brać z pół kilometra. Tu nic nie ma. W dół. Nic chyba. Choć pewny nie jestem. Tu sobie rozsadzimy. Pająki, więc wyjdziemy. Rozsadzimy sobie tutaj. Tak. Na prost chyba nie będzie. Strasznie źle się celuje tym Fetusem. Jak mam tego typa. Epic Fetus byłby bardzo fajny. Ale no niestety. To jest zwykły. A tutaj? Nie. To gdzie może być? Znowu miałem chwilowy zawał. Nie róbcie mi tak. Okej, rozsadźmy to. I powiedzmy, że tu? Tak. Tu jest... Au? Okej. Chaos Card. To brzmi ciekawie. Raczej weźmiemy na samym początku Temperance. Żeby wykorzystać tak po prostu. Otworzymy sobie to. Cricket's Head. Bum. No, blisko. Pieniądze. 4 pieniądze, to straciliśmy monetę na tej skrzynce, tak? Larry Junior. Wow. Teraz sobie pomyślałem, że przecież będę puszczał po dwie bomby. Wow, wow, wow. Tylko i tak nie trafię, tak? Desert. Właśnie o to mi chodziło. Teraz mogę sobie pójść tam. I trochę poużywać nie donation, tylko Blood Machine, powiedzmy. Temperance, tak. Tu nie ma sekretu, więc, to znaczy super sekretu, więc chyba wiem... Sekret będzie albo za sklepem, trochę by było takie, albo tutaj. Tak, tutaj jest. To nie jest fajne, z tego co pamiętam, więc nie bierzemy. Raz, dwa... I trzy. Okej, nie wybuchło, szkoda. Na górze jeszcze coś mamy. Całą. Raz. Dwa. No dobra. Trochę pieniędzy sobie narobiliśmy. Do sklepu jeszcze nie wchodzę, nie mam takiego oparcia. Mógłbym niby sobie nabrać, ale wolę sobie to jednak zostawić na przyszły treasure room. Jak wiadomo, treasure roomy są bardziej wartościowe niż sklepy. I znowu OBS mi się popsuł. Mam nadzieję, że mi się nagranie nie popsuje. W ogóle mam nową lampę, która tak słabo trochę daje teraz tego światła, ponieważ nagrywam w dzień, a mam jedną roletę popsutą i po prostu mam... Po prostu jej nie mam, tak? W ten sposób jest popsuta. Ale wy tak serio? Tyle pająków. Okej. Okay. Dobra, rozwalimy sobie tamte. Czemu by nie? Jak już skończyliśmy całe pomieszczenie. Więc będziemy mogli po prostu wyjść. I problem z pająkami rozwiązany. Choć żadnych nie było. Ani żadnych monet też. To jest fajne! Zero space bar itemów. Boję się! Czy to ma szansę działać? Znaczy no... Nie, nie potrzebuję aż tak pieniędzy. I raczej nie zamierzam się ranić. Czy to ma szansę wystrzelić dwie bomby na tym duszku? Do przodu i do tyłu? Chyba nie. Więc useless przedmiot. Jak na razie. Tu nie będzie sekretu, ponieważ tutaj były skały. Tutaj też nie będzie. Siema. W sumie nie wiem, po co to zrobiłem. Teraz jest gorzej. Ale i tak tam nie wracamy. Nie ma po co.
Bum. A, to fajnie. To fajnie masz. Okej, okay, jakoś tam muszę wcelować. Po prawej nie będzie, na górze to też nie będzie, bo już strzeliliśmy. Okej, okay, to fajnie. Więc gdzieś indziej jest. To na pewno. Ale nie strzelaj tak mocno, proszę cię. Okej. Okay. Dziwnie się tego strzela. Z tego mojego sukuba. Czy tam jakiegoś tam innego. A, poleciał mi gdzieś kluczyk. No fajnie. Aha, jeszcze jeden kluczyk. Byliśmy w treasure roomie, byliśmy. Było to oko, które nam nic zupełnie nie dało. Że to daje chyba lekkie tirsy, z tego co wiem, a mogę się mylić. Bo nie lubię jakoś tego przedmiotu, nie lubię w dwie strony strzelać. I ma... Czemu mi się bugujesz OBS-ie? Jak alt tabuje, to mi się OBS buguje. I nie widzę... Po tym odcinku to naprawię, znaczy włączę i wyłączę. Może to pomoże, nie wiem. Bomba, nie wiem po co mi, ale wezmę. Mogę teraz iść do sklepu. Kolejna bomba. Mhm, pieniążek. Serducho, kolejne serce, ale takie niefajne. No, myślę, że pójdę sobie teraz do sklepu, bo czemu by nie. Grid. Jednak się myliłem. Restokujące, tak może tak powiedzieć? Tak, restokujące się przedmioty w sklepie, ja jakoś tego nie widzę, ale... No ale no nie wiem. Powiedzmy, że tak, ale mamy hajs przynajmniej z tego i dwa serca. Mamy 0 monet na Donation Machine. Nie fajnie. Nie będziemy mogli brać z niej nic. Nie, po czym nie dałem tą jedną monetę więcej. Właśnie, bo jak nie widzieliście, właśnie, no nie widzieliście, no dobra. Tak? Czy widzieliście? Widzieliście, bo to było w odcinku z Azazelem, dobra. Bo już mi się pomyliło, bo mi się jeden odcinek usunął i dlatego mówię, że nie wiem, czy widzieliście. Tak, że włożyłem o jedną zbyt dużo. Bywa. Aha. W ogóle zapomniałem o tym, że ona może wybuchnąć i dać nam 100 monet zamiast 1000 w innych podejściach. To jest raczej trochę takie słabe, ale myślę, że to w miarę odrobię sobie. Tak 100 monet mi wystarczy, bym sobie odrobił. I będzie fajnie. Cursed A. To raczej działać nie będzie, ale wolę nie ryzykować. Ponieważ to nam oprócz tego, że strzelamy właśnie tak charge'ująco, tam to nic nie daje. Więc nie. Czarne serce jak najbardziej. Fajne. Bardzo fajne nawet. Lilhorn. Teraz z niego trafić, dobra. Hu hu hu, fajny damage. W miarę. Okej. Okay. Fajnie. Do mnie. No, z tego się trochę źle celuje, bo jest opóźnione. Wow. No, cię sam zabił bombami. Tear is up. To czy shot speed up? No dobra. Szybciej lecą? Jakoś nie widzę. Nie no, Chaos Card bierzemy. Tu nic. Bomby będziemy zatruwać fetusem. Bo jak wiemy, na zwykłego fetusa działają wszystkie buffy do bomb. Bardzo fajny w ogóle ten. Range down, bardzo fajnie. Ponieważ im mniejszy range, tym fajnie, to tym lepiej kontrolować bomby. Tak samo Tears Up nie jest taki zły w tym przypadku. Dobra, schodzimy w dół. Mhm. Spacebar itemu mieć nie możemy, więc to jest fajne. Więc spacebar itemy nie będą nam się trafiać. Boom, to się zatruwa. No tego nie zatruło, bo od razu go zabiło, co prawda. Nie zdążyłem. Okej, okay, pięknie. I jest. Baterie zostawimy może. Pluzik jakiś nie ma, więc nie chcę. Zostawimy, tak, przeszedłem przez nią. No ale no trudno. Mogę obok niej przejść, no nie, ale mi się nie chciało. Prosty powód. Okej, okay, tam są na górze te niefajne muligany. Te z glizdami. Okej. Okay. I jeszcze ten. Pięknie. Idziemy powiedzmy na górę, bo czemu by nie? Ooo. Dobrze, że to nie jest traktowane jako... W sumie nie wiem jak. Ale one są odporne na wybuchy, o to mi chodzi, tak? Ale na wybuchy bomb i Epic Fetusa, czyli w sumie bomb, nie działa. To. Ta ich odporność. Więc jest w miarę k... Mhm. Glizdy. Au.
Okej. Okay. Bym dostał prawie. Ale nie dostałem, to się liczy. Woreczek. Złoty klucz, bardzo fajnie, ponieważ nie mamy zbyt dużo kluczy. Okej. Okay. Te już giną. Dziękuję. A to są w ogóle dziury, nawet nie wiedziałem. To fajnie. Co ma większą, jakby, co jest ważniejsze? Ipekak czy fetus? Znaczy ja... Aha, Mystic Hada nie wgrałem znowu. Hehehe. Nie zaktualizowałem jeszcze. Nie odpalę. Dobra. A no wezmę. Wow. No to już jest znak, że jednak mamy potężny demet. Balls of Steel. Pięknie. Dobra, i pekak. Wow. Wielki damage up. Nawet nie wiem, czy bym się z poli Femusa bardziej cieszył. Chyba nawet nie. Jakbym stracił klucz i nie... bym musiał... Nie pytajcie. To jest złe, bym sobie mógł wziąć... Chociaż to jest Broken Watch, więc takie 2 na 10, no ale to jest złe i tak. Pff. Nie chciałem oddawać pieniędzy na tego. Się przejechałem. No dobra, jedno serce tam... Niezbyt wiele. Jak to było tutaj? Ej, trzy różne pomieszczenia mi się tam pojawiły, what the fuck. Tu była bateria kiedyś. Ej, ta klątwa ulepszyli ją, kiedyś była inna. Jak mi się teraz boss pojawi tam, gdzie treasure room, to... I patrzcie teraz, ej. Bomby wybuchają przy spotkaniu z innymi tymi, z przeciwnikami. A nie po... jak się czas skończy, tak? Więc to jest fajne w miarę, czy w miarę. No bo na przykład jak jesteśmy blisko kogoś, to raczej nie chcemy, żeby to wybuchło. Okej, okay. No teraz nie wybuchło, bo wiadomo, nietykalni byli. Okej, okay. Normalnym tym fetusem by tam doleciała, no tak po prostu. O, ale że tutaj rozpędu nie mogę zrobić, więc to jest gorsze. Czy niby mogę, no nie, ale to tak nie działa. I want pills. Najlepsza piguła ever. Serce? Nie po... No nie wiem po co otworzyłem, ale mam klucz, mam złoty klucz, więc korzystam. Wielka siła jest tych bomb. A. Jeszcze Mr. Mega. Ło, i wtedy wymiatamy. O, jakim cudem nam to rozwaliło za plecami? Sekret. A nas nie zraniło, nie wiem. Ale mi się to podoba. Nawet bardzo. Blot. Nie chcę. Słabe. Idziemy na bossa. The Fallen. W celach naukowych. Jesteśmy... Nie wiem, czy był tutaj szatan, ale musiałem to sprawdzić. Czy my jesteśmy odporni na wybuchy przez to, że mamy fetusa i PKK? Czy my się staliśmy tym? Niemożliwe, że my się staliśmy... slotem. Czy jak to było? Nie, może. A to jest dziwne. To jest strasznie dziwne. To, tak to ja uważałem na te bomby, a teraz proszę was. Proszę, proszę. Piękne, coś pięknego. Najlepszy run ever. Idziemy do Mega Satana. No jakbyśmy jeszcze mieli anioła, no to ale... Ale wiecie, o co mi chodzi. Ach, piękne, piękne, piękne. I właśnie, co my bardziej chcemy zrobić? Na szatana czy na Isaaca? Chyba na szatana. Jeżeli jesteśmy odporni na wybuchy. I tak, szatan jest trudniejszy, bo w D-czeście dostajemy tego, więcej przedmiotów. No chyba, że bierzemy sobie lewą rękę. Jak ja. W poprzednim odcinku. Wolę to. Lepsze, chyba. Chociaż nie wiem. Nie wiem jak na Lilith, ale normalnie bym brał to. Więc to wziąłem. Taki powód. Tylko dlatego. Okej. Okay. Takie to jest piękne. Nie zginą, szkoda. Dobra. Okej. Okay. Tu jest tęczowa kupa.
Nie będzie mi ona potrzebna, więc sobie ją rozwalę już teraz. Kolejny more options, der options. Eww, nie mam pieniędzy. Okej. No, żałuję, że teraz nie mam właśnie... O! Fajnie. Żałuję, że nie mam właśnie teraz pieniędzy do Nation Machine, ale może to odrobię jakoś kiedyś. Czy ja chcę się o to pocić? Nie, nie chcę. Okej. Teraz Tearsy. Ło, Tearsy, jakbym chciał Tearsy. Soy Milk na przykład. Wow. To może Soy Milk akurat nie. Ale Tearsy, tak. Teraz chcę... No... Pretty Fly, bardzo fajnie. Ale teraz Tearsy. O, będę to powtarzał. Tearsy. Ja chcę Tearsy. Wow. Co tu się stało? Nawet nie wiem. Chciałem Tearsy z HP up. Jeszcze breakfast. Z tego wszystkiego chcę Gimpiego. Tylko. Reszta jest kupą. Tam to był Judas Shadow albo My Shadow. Nie wiem, nie spojrzałem, w którą stronę on był. Ale nawet kto był Judas Shadow, to nie chcę Judasem tego przechodzić, tak? A My Shadow jest takie... mech. A ten woreczek był nawet fajnie, można wykorzystać, ale na początku. Jeśli dostanie od razu. Na, powiedzmy, drugim basemencie, tak? To wtedy jest fajne, jeszcze jak latamy. To jest wtedy mega. Ale tak, to taki... O nie, nie wiem ile mam życia. Jaka szkoda. Ucho mnie swędzi. Dobra. Idziemy sobie, nie wiem, tędy. Gdzieś tu są. Po prostu i tyle. Temperance kolejne. A! Zaczęło mnie swędzić ucho, nie wiem czemu. Nieważne. Emperor. Tyle było z tego. Zapomniałem jaki to jest. Jaki to ma zasięg, te wybuchy. Hop. No tak mi przykro. Wchodzę teraz tutaj. Nawet mi się z sekretów nie chce szukać, bo jesteśmy tacy przekoksani. Nie wiem czemu, nie wiem. Czemu jestem odporny na wybuchy? Nie mam pojęcia. Faktycznie chyba tak jestem, popatrzcie, mamy IPKK i mamy... Nie, żadny z tych nie chce. Znaczy Lazarusem mogę się wskrzesić i chyba to zrobię. Najprędzej, ale Abel jest za słaby. No Magnes w ogóle tam był. Pieniądze, wezmę pieniądze. No, tylko zanim ja to zniszczę. Aha, dobra. Glizda mi pomogła na szczęście. Ponieważ bomby słabo działają na ten... jak to się nazywa? No, na kupę złotą. Ogólnie na wszystkie kupy. Zresztą może nie na wszystkie, ale na złotą najbardziej. Tu nic nie ma. Chest tam wejść. A, wejdę. Może jakiś przedmiot będzie. O, nie ma. Teraz... Pięknie. Well of Fortune. Will. Przepraszam. I can see forever. Śmieszne. Oh my god. Najlepsze połączenie pigu ever. Nigdy nie widziałem lepszego. Ach. Zobaczmy jeszcze te piguły, nie wiem co. Nie wiem, o Balls of Steel, za fajne. Chyba drugie jeszcze, tak? Tak, dwa Balls of Steel. Teraz mam prawdopodobnie full HP. Straciłem ile tam? Dwa serca na tym, jak byłem w Curse Roomie. Ponieważ walnął nas challenge'owy. Dlatego to jest całe serce. Spoko. Spoko. Jeszcze teraz Broken Watch. Tfu, co ja mówię, to już jest przeszłość. Teraz Watcha zdobyć. Łohoho. Czy Watcha zdobyć, ja się w pół ten, jeszcze w godzinę nie wyrobię. Z tym nagraniem. Ale fajnie by było, nie powiem. Nie miałem jeszcze tego przedmiotu. Dopiero sobie go blokowałem, więc może dlatego. W ogóle tu jest ten. Eww, jeszcze gridem będziemy. Raczej to nie działa, no ale pff, fajnie. Mhm. Nie wiem, gdzie to strzelić. No, brawo. Okej. Bierzemy sobie to. No, nic nie ma. Wolałbym najpierw sklepu. Sklepu nie ma, ale jest to. Mamy co teraz? Steps 1, więc w sumie mogę. Curse of the Lost. Patrz, jak wziąłem amnezję, to mi się pojawiło Curse of the Lost. Ciekawe. Brownie.
Okej, okay, kupa na mnie spadła. Mam coś więcej do powiedzenia? Raczej nie. To wszystko. Weźmy to, bo jeszcze nie jest za późno. Jeszcze jest 1, 2, 3... 3 diabły przed nami. Na Boss Rush Rooma raczej nie zdążymy, ale możemy zdążyć... Nie. Chciałbym... Chyba to wezmę, wiecie co? Tylko dlatego, żeby mi się coś podmieniło. Zdradza Heoskarda. Nie, to nie jest Urf. To w ogóle nie jest Urf. Dobra, idziemy dalej. Zdążymy na Hasza. Zrobimy sobie Hasza właśnie tą naszą postacią, naszą... Lilith. Bo myślę, że to się uda zrobić. To jest... To brzmi realnie. Mhm. Na dwa klucze. Nie! Jak zdobę... W sumie wszystko inne jest na monety. Czemu nie? Bomba, pomyślmy, bomba, która mi jest wcale potrzebna. No niby odzyskałem te dwa klucze poprzez te dwie monety, ponieważ teraz wszystkie inne wejścia są na monety, tak? Więc tak jakby dwa klucze odzyskałem. Jakby nie patrzeć. Boom. Jak to jest wielkie, ten wybuch. Jeszcze mówię, Mr. Mega. Ja do szczęścia mi nic więcej nie jest potrzebne. Powiedziałbym jeszcze, że pyromaniak, ale jak mam już. Jestem odporny. Co prawda mnie nie leczą, ale jestem odporny. Znaczy chyba mnie nie leczą. Nie wiem, mam przez cały czas full HP, więc... Skąd mam wiedzieć? Mhm. Podejdź do mnie, nie chcę cię gonić. Dzięki. Wow! Pff. To fajnie. Nie zdążyłem? Okej. Okay. Klucze. No, na monetę. Drabina... Czy ja chcę drabiny? O czym ja w ogóle mówiłem? To raczej nic więcej nie chcę. Wpłacimy sobie wszystko na dotację. Donację chciałem powiedzieć, bo jest donation machine, tak? Tracimy punkty? Tak, tracimy punkty za każdą wpłaconą monetę. Z tego co widzę. Taka rada na przyszłość, jak będziemy robić daily challenge. O, bardzo dużo wpłaciliśmy. 20, oho, ho, ho, ho. Ale dobra, zbieramy od nowa, tak? Bo nam się popsuło. I to jest smutne. Ale sobie uzbieramy 100 i będziemy mogli wypłacać. Tak myślę. Jak na razie to jest easy gra. O, nie zauważyłem go. Nie. Dobra. Podbiłem się tak trochę tam. To przyznam. Dzięki. Byłem w sekrecie? Czy w słowu sekrecie? Nie byłem. Petro! Szkoda, że teraz, jak już wpłaciłem wszystkie pieniążki. Okej. Okay. Okej. Okay. Szukamy Treasure Roomu. Będziemy mieli około, no policzmy 5 minut. Myślałem, że już zniknie, ej. To nie jest fair. Nie tu przejście. będziemy jakieś 5 minut mieli na dojście do Hasza. Tak liczę. No, więcej, 6 powiedzmy. Leo? Chyba to jest Leo? Albo ten? Nie. To brzmi fajnie, ponieważ jesteśmy odporni na bomby. A to powoduje to, że jak dostaniemy obrażenia, to bomby się wszędzie pojawiają. Jej, profit. Dobra. Zapomniałem o tym. Wróć. Heoskard. Aha, żeby sobie Hasza zabić. O tak, bo mi się nie chce z nim bawić. Okej. Au. Masakra jakaś. Na to idziemy. Chodź do mnie. Nie zamienię tego, ale podniosę, żeby już nie było, tak? Znerfili to bardzo Krampus Heada, tym, że się obraca. Jakby to było, że i wali tak, a drugie na przykład jakieś inne, mniejsze się obracają, to byłoby fajne. Ale w ten sposób to jest niepewne. Chcę mu ustawić to na bossa, a tu boom się obraca nagle. Nie, nie, nie. Nie podoba mi się ten pomysł twórców gry. Co jest? Bombą dostałem?
Żeby tylko jesteśmy odporni od tego. Jak tak to fail? Możemy to przegrać. Znaczy nie, no możemy to... Sorry. Możemy to wygrać Lazarusem. Tak powiem. Lepiej brzmi. Okej. Dobra. Amnizja. No już używam. Pędzę, lecę. Okej. Ten robak, wow. Ono w sumie ma ten, powiększone te statystyki, że tak powiem. Okej. Było, przydało mi się szukać krzyżyków. Tam raczej bossa nie będzie, ale wejdę. Okej. Wow. Krzyżyk jakiś? Chyba nie. Chyba na pewno nie. Może tu jakiś? Tu raczej nie było, no właśnie. Mamy takie życie, a takie życie jest mi niepotrzebne. Czy może kiedyś będzie, więc nie mówię nic. Wow. Szybko. Nawet bardzo szybko. Może tu będzie przejście. Dobra. Mamy Chaos Carda na Hasha, więc jest fajnie. Co to jest? The Devil. Nie chcę, wolę tego. Sorry, ale to jest śmieszne. Nie. To już nie zadziała. To już nie będzie fajnie działać. Nie. Stracę dwa serca. Nie. Będę miał na trzech sercach. Ja już jestem... To wtedy będę taki glass cannon i to bardzo. To nie będzie działać tak, że mamy brimstone bomb. Nie. Po prostu fetus jest ponad brimstone'em, z tego co wiem. Albo jak, nawet jak jest odwrotnie, to i tak nie chcę. Jesteśmy odporni na bomby w końcu, przynajmniej te z fetusa. Bo na inne chyba nie. Serce. The Hangman. Może kiedyś. Dobra. Ktoś przeżył. Nawet nie wiedziałem, że takie coś jest możliwe przy takim damage'u. Pieniądze, moglibyśmy wejść sobie do tego. Okej. Arcade Roomu, ale raczej mi się nie chce. Tak po prostu, nie potrzebujemy tego. Okej. Okej, powoli. W sumie możemy go zatruć, no ale się wystawił akurat. Mięsa. Z tych mięs wypadają mięsa. A jak ich nie zabijemy, to wypadają inne mięsa, te chodzące mięsa, zombiaki. Okej. Piguła, amnezja. Bardzo mnie lubi, zauważyłem. Ała, któraś mnie przyciąga... Tak, bomby nas biją. Bomby biją nas normalnie. No, dzięki. To akurat jest fajne. To sfailowałem. Czy pyromaniak był przydatny jednak. Czyli na przykład nóżki szatana nas biją normalnie, więc kolejny fail? Nie wiem. Może. Dobra. Użyłem tutaj, ponieważ i tak użyjemy Chaos Carda. Goathead Baby. A co to? Najpierw tam na dół. Raczej wątpię, żebym coś brał. Tak mówiłem. Idziemy tu. Hop. Musimy tylko tą pierwszą fazę zabić bombami, więc niepotrzebne nam jest podwajanie. Zobaczymy, czy mam wystarczająco kluczy. Ale na szczęście mam. Jakieś tam serducho zawsze. Infemi. Na przykład takie... co to jest? To jest odporność na wszelakie bomby, więc to weźmiemy. Fajnie wyglądamy tak poza tym. One, two, one, forever. Nie wiem, czy chcę. O, może to? Bateria nam będzie respić. Najpierw sobie to zobaczę. Infestation, dwójka. Weźmiemy. Nie, spider bite. Slow. No tak. Nie, wezmę chyba to. No. Myśląc o właśnie naszej spacji. Bo one plus one forever już nam się nie przyda. Bo to jest, że podwójne dwa obok siebie. Jakby to było contract from below, to bym brał od razu. Bo mogą nam dwa spirit hearty wypaść obok. Teraz, żeby użyć dobrze Chaos Carda. Tylko o to proszę. Siebie. Chociaż myślę, nie, długo by to trwało. Znaczy mam takie wrażenie, że się to kumuluje. Obrażenia zadawane Hashowi nasze się jakby redukują z ilością statystyk. Chaos. Chaos znaczy się.
tyle. Incubus odblokowaliśmy. A dobra, wiem za co odblokowaliśmy poprzedni. Za to... Gdzie my wyjdziemy? A, my skończyli! No tak, my pierwszy raz hasza przejdziemy tą postacią. Powinniśmy iść dalej. No ale dobra, mamy hasza. Jest przynajmniej hasz. I serce. Szkoda, że dalej nie mogliśmy iść. Mech. Ale pierwszy raz hasza przeszedłem? Nie. Już kiedyś go przeszedłem... Musiałem. Mam go odblokowanego... O, jeszcze jest coś dalej. To fajnie. Mam go odblokowanego chyba na tym... jak to się nazywa? Na Judasie, bo na Judasie mam wszystkich odblokowanych, z tego co pamiętam. Czy na Azazelu? Nie, na Judasie chyba. Bardzo długi jest ten, bardzo fajny. W sumie się nie przyglądałem, nie skupiałem się na tym. Ale jak na razie mi się podoba. Hash. Kim był w ogóle Hash? Nie wiem, jakaś grypa matki, nie wiem. Incubus. No ale przynajmniej tyle. Zobaczmy sobie. Mamy no tyle zrobione, to jest bardzo dużo. Czy bardzo dużo, czy ja wiem. Dużo. Hash to jest dużo. Judas. Na Judasie mamy. Ej, nie mamy Mega Satana. Czy na Azazelu mamy wszystko? Ej, nie mamy Mega Satana na żadnym. Ej, miałem. Miałem na Judasie wszystko, więc chyba następny odcinek zagramy sobie Judasem do Mega Satana. Ale to było na tyle, mam nadzieję, że się podobało. Możecie zostawić lajka, trzymajcie się, na razie, pa, pa!